Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj na naszym kanale rozmowa z ojcem Bonaventurą Wierzejewskim, zakonnikiem, który otrzymał święcenie kapłańskie w roku 2016. Ponad 2 lata spędził na misjach w Afryce, a teraz już od ponad 2 lat jest u nas w przeoracie Bractwa Świętego Piusa X i odbywa swój postulat, po którym będzie mógł zostać przyjęty w szeregi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. I dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, dlaczego zdecydował się na misję i co sprawiło, że tam przyszedł mu do głowy pomysł, żeby wstąpić do Bractwa Świętego Piusa X. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ojcze, niech nam ojciec opowie najpierw o swoim powołaniu zakonnym, później o powołaniu misyjnym. Jak to się stało, że zdecydował się ojciec właśnie na ten, no, ten sposób życia, to powołanie? Więc patrząc wstecz, na pewno widzę, że to nie był przypadek, że to nie była jakaś przypadkowa, spontaniczna akcja, że to było prawdziwe powołanie do życia zakonnego i sądzę, że to jest też prawdziwe powołanie do życia misyjnego. Jestem dość późnym nabytkiem dla zakonu Bernardynów, ojców Bernardynów, czyli franciszkanów polskich, obserwantów. Miałem gdzieś 30 lat, jak wstąpiłem. Po wielu, wielu różnych przygodach życiowych mieszkałem przez ponad 5 lat w Anglii, tam pracowałem. I tam właściwie dopełnił się proces mojego nawrócenia na wiarę katolicką. Bo zaczynałem z pozycji, powiedzmy, luźno związanych z katolicyzmem, jakiś taki chrześcijanin kulturowy, całe moje studia pierwsze. I czasy wcześniejsze, czyli liceum i tak dalej, były raczej niezwiązane z jakąkolwiek instytucjonalną religią. Ale powolutku to się zmieniało przez różne przygody życiowe, różne, powiedzmy, ciosy, które Pan Bóg miłosiernie spuszczał na mnie i uczył mnie w ten sposób troszeczkę zarówno pokory, jak i mądrości życiowej. A zatem pamiętam, mając gdzieś 25-26 lat, wpadła w moje ręce książka o Państwie Bożym świętego Augustyna. I pamiętam do dzisiaj tą chwilę, jak ja byłem szczęśliwy, patrząc, mając przed sobą tą wielką cegłę, 900 ileś stron, mówię, ile to będzie wspaniałego czytania. I rzeczywiście było to przełomowa lektura w moim życiu. Bardzo dużo czytałem wcześniej, ale niekoniecznie książek ortodoksyjnych. Dawniej byłyby pewnie na indeksie moje ukochane lektury, indeksie ksiąg zakazanych. Ale ta niemniej jakaś właśnie łaska Boża, jakiś promień z wysoka, z niebios zstąpił i zlitował się nade mną, otworzył mój umysł i przeczytałem wstrząsającą książkę świętego Augustyna, który rozprawia się z religiami pogańskimi, który pokazuje, jak Boża opatrzność się tak naprawdę przenika cały świat materialny, cały świat duchowy. I ona jest wszędzie. Rzeczywiście w niej się poruszamy, jesteśmy, żyjemy, jak mówi święty Paweł. Nie? I to była taka książka, która mi otworzyła oczy na istnienie prawdy, tej już z wielkiej litery pisanej. Jest prawda, a skoro jest prawda, pewne rzeczy zyskują na wyrazistości. One stają się absolutne. A zatem, jeśli jest obiektywna prawda, istnieje, zatem można się z tą prawdą sprzymierzyć albo się jej sprzeciwić. I to właśnie święty Augustyn otworzył mi oczy, coś wydawałoby się oczywistego, tak? Ale to wcale w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste dla wielu osób, nawet tych tak zwanych inteligentnych, nazwijmy to. A zatem to było wstrząsające przeżycie i zdałem sobie sprawę, że jeśli ja chcę tych wszystkich pięknych rzeczy, o których pisał święty Augustyn, tego szczęścia, tego piękna, tego dobra, tego pokoju duszy, to muszę spełnić pewne obiektywne wymagania. Muszę dostosować do tego rzeczywistego świata, a nie odwrotnie. Znowu, jakiś taki dziecięcy egoizm, a może młodzieńczy właściwie już wtedy, egoizm, który nagle zetknął się z czymś, co go przerosło. Pojechałem do Anglii, tam się mozolnie nawracałem, tam po raz pierwszy się od wielu, wielu lat przystąpiłem do spowiedzi świętej i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej
jak każdy normalny polski młodzieniec, pożegnaniem z kościołem był sakrament bierzmowania. Wtedy było koniec, ostatnia spowiedź, ostatnia tak naprawdę msza święta z komunią. Oczywiście Novus Ordo jeszcze wtedy. To nie były te czasy, kiedy człowiek słyszał o tradycji katolickiej. Później w Anglii pracowałem uczciwie, odrabiałem grzechy młodości, tak to można nazwać. I znowu wpadła mi w ręce kolejna książka. Miałem wypłatę akurat w kieszeni, szczęśliwy sobie szedłem do domu. Przechodziłem obok księgarni chrześcijańskiej, a tam na wystawie Summa Teologiczna świętego Tomasza z Akwinu, 5 tomów przełożone przez ojców dominikanów w jakiejś tam prowincji amerykańskiej na język angielski. Mówię, czemu nie? Kupuję. Kupiłem, przeczytałem raz, drugi, trochę mi to zajęło. No i już nie miałem wątpliwości. Już wtedy rzeczywiście nie miałem wątpliwości. Tak świetlistej, nazwijmy to, pewności siebie nie spotkałem u nikogo. I to nie była jakaś pycha, zadufanie, było to po prostu spokojne trwanie przy prawdzie. To był człowiek, który, święty Tomasz, który po prostu odnalazł i tak jak święty Augustyn wspominał we swoich wyznaniach, odnalazł Boga i razem z Bogiem odnalazł spokój serca. Już niczego nie musiał szukać. Bo źródło życia, źródło wszystkiego, co dobre i ważne i prawdziwe, było przy nim. I to było coś rzeczywiście przełomowego. I wtedy, na skutek różnych czynników, raczej bardziej osobistych, o których bym nie chciał tutaj wspominać, niemniej postanowiłem oddać swoje życie już po nawróceniu, już przystępując do sakramentu, złożyć swoje życie tak jakby w podzięce Panu Bogu, a zatem zakon. Obojętnie jaki. To nie ma żadnego znaczenia dla człowieka, który nie jest w ogóle związany ani, co tam co mówić o tradycji katolickiej, ale nawet z tym takim nowym kościołem i z tym jego, powiedzmy, nowymi tradycjami, nazwijmy to. Obojętne. Więc już internet był, to były co prawda zamierzchłe czasy dla niektórych młodych ludzi w tej szkole, ale internet już działał. Można było wyszukać w wujku Google słowo zakon. Stukałem benedyktyni, wyskoczyli mi przy okazji bernardyni. No i myślę sobie, co za różnica tak naprawdę, spróbuję u bernardynów. I tak nawiązałem kontakt z zakonnicy, których spotkałem, miałem chyba też dużo szczęścia, to byli wspaniali ludzie. Ten pierwszy front zakonny, podkreślam, byłem zupełnie nieświadomy, czym jest tak naprawdę liturgia katolicka, idea zakonu. Coś tam czytałem oczywiście, ale co innego czytać, co innego poznać tego od wewnątrz. Więc naprawdę zrobiło to na mnie dobre wrażenie. I pod tym wrażeniem jakby przejętym mówiłem sobie, no co będę szukał dalej? Jeśli mam być zakonnikiem, to tu będę zakonnikiem. A jeśli nie mam być zakonnikiem, to czy mnie wyrzucą od benedyktynów, bernardynów czy jakichś dominikanów, nie ma znaczenia. Więc zostałem. I powiem szczerze, no ile miałem? 30 lat pewnie jak wstąpiłem, albo coś niewiele mniej. I to był dobry pomysł. I mówię to z pełną świadomością mojej późniejszej drogi, że to był rzeczywiście, to było jakieś Boże błogosławieństwo. Patrząc wstecz, owoce tego wyboru były liczne, obfite i no niemalże wyrastały w tym samym roku. To był trochę jak jakiś cud, takie może takie błogosławieństwo Boga dla jakiegoś neofity, żeby tak się szybko nie zniechęcał. I rzeczywiście ten zakon przez pierwsze 2 lata sprawiał na mnie świetne wrażenie. No po pierwsze człowiek niewiele wiedział o tym, co tam się w środku dzieje. A po drugie postulat i nowicjat zakonny, szczególnie nowicjat, przynajmniej tam na początku tych lat 2000, czy to tam co mniej więcej, on był izolowany od całej reszty zakonu i życie było w nim bardzo tradycyjne. Tam były te tradycje kościelne, zakonne, tam było wstawanie o 5 rano, tam były wszystkie modlitwy dopilnowane. To miało sens, to miało ręce i nogi. Nie było jakiegoś tam łażenia po krzakach, czy był zakaz opuszczania z klasztoru, zawsze z socjuszem, praca, ora et labora i to było bardzo ciekawe. Bardzo takie no, duchowo też płodne. Ale święty Tomasz z Akwinu to jest taki most, to tam nie ma powrotu. Nie można przeczytać sumę teologiczną i udawać, że się nic nie zmieniło. I im więcej zacząłem poznawać
a jestem molem książkowym, więc im więcej zacząłem poznawać współczesną duchowość zakonną, bo te książki się tam pojawiały, przez mistrza nowicjatu podsuwane, im więcej zacząłem studiować historię, szczególnie współczesną Kościoła, o której już tam co nieco mi się obijało wcześniej, ale to tak było bardziej z zewnątrz. Im więcej zacząłem czytać o tych wszystkich, szczególnie o tych wspaniałych owocach Soboru Watykańskiego II, jakie to było wspaniałe, jakie to było owocne, jaka ta wiosna teraz hula między jednym krańcem ziemi a drugim. I moje oczy widziały zupełnie co innego niż to, co mi wkładano do głowy. I to się pogłębiło na studiach. Seminarium zakonne w najpiękniejszym zakątku ziemi, czyli w Kalwarii Żydowskiej, ale w tym pięknym ogrodzie Eden i już ten wąż tam się znalazł wcześniej, ten jad już swój zostawił. Seminarium i teologia jest czymś zabójczym dla powołania, tak naprawdę. Bo duchowość, mimo wszystkich deklaracji na papierze i takich słownych, duchowość jest traktowana po macoszemu. Teologia jest wymieniana tylko w takich zlepkach słownych jak przestarzałe albo coś w tym rodzaju, tylko jako temat do krytyki, tak samo tak zwany klerykalizm, bycie kapłanem, sakrament kapłaństwa, to są wszystko rzeczy, do których trzeba się ustosunkować i to do tego negatywnie. Słowo duszpasterz razi uszy, trzeba z nim walczyć, takie, to są rzeczy, to są bardzo, bardzo dużo drobiazgów, które przekazywały jedną informację. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, kim jesteśmy. To co było do niedawna, nie ma sensu. Kiedy czyta świętego Tomasza, a potem bierze się Ursa, Hansa von Balthasara albo jakichś tam innych, Henri Lubaka i tak dalej, tą śmietankę Soboru Watykańskiego, kiedy się porównuje świętego Tomasza i ten przede wszystkim sposób wykładu, formę, jakiej używa, w której tą materię wiedzy przekazuje, tą spokojną pewność, kiedy się widzi te twierdzenia zbudowane jednym na drugim, no dokładnie jak gmach dogmatów. Tam nie ma niepotrzebnych rzeczy w sumie teologicznej. Tak jak w dogmatach nie ma niepotrzebnych rzeczy. I potem przeciwstawia się temu chaosowi, temu celowemu rozmywaniu pojęć, sprowadzaniu teologii do najmniejszego wspólnego mianownika, czyli cofaniu jej o 1400 lat co najmniej, przynajmniej do Soboru Chalcedońskiego, po to, żeby uniknąć czy schować jakieś kontrowersje, które wyrosły gdzieś na łonie buntu protestanckiego czy coś w tym stylu, no to rzeczywiście seminarium zabija. Zabija ducha kapłańskiego, ducha świętej teologii, można powiedzieć, ze świętym Tomaszem. I to było straszne. Naprawdę straszne. Potem przyszły te wszystkie moralne smaczki z nowym kościołem związane. Skandale, nadużycia i tak dalej. Potem przyszła ta świadomość, że duża część kapłanów żyje w poczuciu beznadziei. W poczuciu tego, że są tak naprawdę niepotrzebni. Ratują się poprzez jakieś doktoraty z socjologii czy psychologii, żeby coś znaczyć, ale we własnych oczach, żeby mieć jakiś cel. Samo kapłaństwo zostało odsunięte na tor boczny. Jest jakimś tam ważnym elementem, ale ważniejsze jest, nie wiem, bycie z ludźmi, zapachowiec, czy tam takie te wszystkie... Takie. Zapachowiec? No tak papież Franciszek mówi, że kapłan powinien pachnieć owcami. No to z tego zapachu owiec się zrobiła cała teologia zapachu owiec, co gorliwsi ją bardzo, bardzo właśnie szeroko rozwijają. W każdym razie kapłaństwo stało się czymś dodatkowym do osobowości, do bycia jakimś przewodnikiem, starszym bratem, jakimś nawet nie starszym, współtowarzyszem drogi. Te wszystkie hasła powodują, że kapłan, który nie jest przebojowy, nie ma charyzmatu, nie ma doktoratu z psychologii albo socjologii, czuje się niepotrzebny. Bo co on ma? Nowy wzór do misy i spowiedź, do której coraz mniej osób przychodzi i która jest jakąś udręką 15 minut przed mszą i ewentualnie jeszcze 5 minut po dzwonku na mszę. I nic więcej. Oprócz tego, co mu zostaje? Telewizja, alkohol albo rozpacz. Albo już strach powiedzieć co innego. No więc to się zaczęło widzieć, bo się jeździło po różnych klasztorach. Wybaczcie, moi profesorowie, byłem bardzo niedobrym studentem, bo się z prawie każdym spierałem, coś tam mówiłem, wtrącałem, pytałem, atakowałem. Trochę w tym było pychy, przyznaję, i to był grzech, ale z drugiej strony nie mogłem milczeć, kiedy słyszałem kłamstwo. Kiedy Kościół mówi jedno, a Sobór Watykański ustami moich wykładowców mówi drugie.
No, doktryna wolności religijnej, czy ważności różnych religii, czy tych dróg do zbawienia, tej prawdy zawartej w obcych religiach, tej zbawczej prawdy, bo trzeba podkreślić ten według Soboru Watykańskiego ten aspekt, że to też rzeczywiście jest zbawienie i zbawcza droga i to wszystko. To był ciężki moment. Ciężki moment, kiedy próbowałem różnych tam, powiedzmy, proponowano mi też, znałem trochę neokotuchumenatu, sekta, wystarczy jedno słowo. Liznąłem troszkę różnych tam odnów w Duchu Świętym, troszeczkę, nie mówię, że wszystkie rzeczy były złe, ale co było dobre, to było stare. I to też, na to zwrócimy uwagę. Największym ćwiczeniem duchowym w Kalwarii Zebrzydowskiej są dróżki Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. 28 stacji drogi krzyżowej, takiej od Wielkiego Czwartku wieczorem po oczywiście złożenie do grobu Pana Jezusa. To były rekolekcje i to była prawdziwa nauka nie tylko katechezy, ale właśnie teologii. Tam to jest prawdziwe sanktuarium, to nie jest jakieś, usiłuje się z tego zrobić sanktuarium Jana Pawła II, to jest nadużycie. Tam nie Jan Paweł II, a Matka Bolesna, która wskazuje na Chrystusa cierpiącego i innego sensu to sanktuarium nie ma. I to było tam cały czas. Trzeba było głęboko szukać, głęboko kopać, ale się w końcu dokopano. No i skrócając tą historię, żeby już nie było, poznałem jeszcze jako już po ślubach wieczystych, ale jeszcze bez święceń nawet diakońskich, poznałem księdza Łukasza Szydłowskiego. Szukając książek, encyklik, wszystkiego tego, no to wiadomo, wydawnictwo Tedeum jest taką naprawdę solidną cegiełką, jednym z tych kamieni węgielnych w gmachu intelektualnym katolicyzmu polskiego. I to mi też tam gdzieś znalazłem. Poprzez Tedeum znalazłem Bractwo i księdza Łukasza Szydłowskiego. Chociaż od razu mówię, nie tylko tam. Byłem u petrystów, szukałem część kapłanów z mojego zakonu, na przykład ojciec Benedykt Huculak. Oni też odprawiali mszę tydencką i też mieli ogromną wiedzę, ale oni byli za kompromisem. Ojciec Benedykt Huculak tępi, chyba do dzisiaj, wszystkich, którzy mówią coś złego o Soborze Watykańskim II, i tutaj jest nieugięty, chociaż cała reszta jego nauki, on jest wielkim intelektualistą i wielkim teologiem, jest jak najbardziej wzięta żywcem z tej tradycji katolickiej. No ale właśnie, kompromisów za dużo, a kompromisy kończą się albo alkoholizmem, albo utratą wiary, albo prywatnym życiem pod płaszczykiem jakiegoś zakonu. Zakon karmi, a ja robię co chcę. I to było trochę niebezpieczne i tego nie mówię, że nie wpadłem w to. To nie jest tak, że człowiek jest jakimś tam nietknięty przez to wszystko. No i dobrze, poznałem księdza Łukasza Szydłowskiego. On mnie troszkę pouczył mszy tydenckiej. Dał mi, pamiętam, odwiedziliśmy go na jego nowym królestwie, w nowej kaplicy, która do dzisiaj jest tą kaplicą. Wtedy się dopiero co przeprowadził tam. Dostałem, ja i mój przyjaciel, jeden z naszych zakonników, którzy do dzisiaj są w zakonie, dostaliśmy z 50 albo 60 książek z wydawnictwa Tedeum. Ojciec Marmion, wszystkie encykliki, jakie wtedy były wydane przez Tedeum, te stare encykliki zdrowe, no i wiele, wiele innych książek. Ale ten ojciec Marmion i te encykliki chyba największy na mnie wpływ. Chrystus życiem kapłana, Chrystus życiem duszy, to są takie klasyki ascetyki katolickiej, teologii, duchowości, jak to się dzisiaj mówi. I rzeczywiście one formują kapłanów, one formują chrześcijan, one formują człowieka do życia wiecznego. I wstrząsnęło mnie encykliki, bo miałem jakiś dostęp do nich wcześniejszy, ale taki dorywczy i doskokowy. A kiedy przeczytałem Syllabus Rerorum czy Pascendi encyklikę, no to Pius IX potępia, Sobór Watykański II zaleca wolność religijną. Już mówiłem o niej, ale to jest taki najbardziej wdzięczny w cudzysłowie temat. Tu zakazane, tu polecane. Tu wolność sumienia, tu wolność do błędu, tu wolność do prawdy. I tylko i wyłącznie do prawdy. Wybór był jasny. Po jednej stronie wagi 260 papieży i 97 pokoleń chrześcijan, a po drugiej stronie wagi 6 czy 5 wtedy jeszcze papieży i 2 pokolenia chrześcijan, tak zwanych chrześcijan czy katolików.
sama masa, tak? Vox populi, vox dei. To jest takie ulubione zawołanie demokratów. Proszę bardzo, vox populi, vox dei. Lud chrześcijański jednomyślnie, można powiedzieć, w 98% stoi za starym kościołem, a nie za nowym. I to było też takie otwarcie oczu. Miałem takie rozmowy z księdzem Łukaszem, dwie czy trzy, takie bardziej poważne. On mnie ostrzegał, co mnie czeka w zakonie. Ta rozczarowanie, on mówi, no będzie, bo już wtedy też byłem później wyświęcony diakona, będzie ksiądz po prostu rozczarowany, będzie ojciec się rozbije o ten mur. A ojcu się wydawało, że jeszcze, tak jak wielu dzisiejszym zakonnikom, przynajmniej na poziomie deklaracji, wydaje się, że można tak sobie Panu Bogu zapalić świeczuszkę, Pan Diabłu ogarek, podpisać wszystkie dokumenty, milczeć roztropnie, kiedy biskupi albo inni każą milczeć, a przy okazji wyciosać sobie, czy wykroić dla siebie jakieś małe takie gniazdko, dwie grupy duszpasterskie, może jakaś parafijka i tam wiarę katolicką przekazywać, dbać o zbawienie dusz tamtych parafian. Nie, bo kompromis z diabłem jest kompromisem totalnym. Nie ma granicy. Kiedy daje mu się palec, trzeba dać rękę. Kiedy da się rękę, trzeba dać całe ramię i potem on cię w końcu pożre. Kiedy człowiek zamilczy albo wbrew sobie, co gorsza, powie jakąś nieprawdę, zambony, bo trzeba odczytać jakiś list biskupi albo coś, to nie będzie już znowu, nie będzie powrotu. Z jednej strony nie ma powrotu po przeczytaniu sumy teologicznej. Polecam moim współbraciom sumę teologiczną, naprawdę. A z drugiej strony nie ma odwrotu po tym, jak się człowiek już sprzeda i skłamie. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci się, bo w imię czego przestać? Gdzie postawić granicę? Tu? A do tego dochodzą te wszystkie układy, człowiek tam zapuszcza korzenie, staje się tam przywiązany do ludzi i do miejsc. Do tego jeszcze trochę wygody, przecież ani podatków nie trzeba płacić jako zakonnik, nie trzeba się niczym tak naprawdę przejmować. Można trochę narzekać bezkarnie na życie i na ciężki los. Nie zawsze i nie wszyscy oczywiście, nie chcę tutaj krzywdzić ludzi, którzy dają z siebie wszystko tak naprawdę. Dają sobie wszystko, a owoce, tak jak w księdze Ageusza, wkładacie do spichrza 30 miar, a wyciągacie z niego 10. Zlewacie 50 bukłaków wina, a po chwili jest ich tylko 10 znowu. Coś się dzieje. Nie ma owoców i nie ma Bożego błogosławieństwa dla tego działania. Dlatego ono się ciągle zmniejsza. No i potem troszkę byłem w Łodzi po moich święceniach. Oczywiście ksiądz Łukasz powiedział swoje, ja wiedziałem swoje. Złożyłem, dałem się wyświęcić w Nowo z Ordo. Od razu tradycji katolickiej zastrzegam, że ksiądz Karol Strzelin przyjrzał się moim święceniom i nie miał wątpliwości co do ważności tych święceń, tak żeby ukrócić wszelkie jakieś plotki takie czy owakie. Niemniej po wyświęceniu na kapłana człowiek robił co mógł, ale ta beznadzieja uderzyła go tym mocniej, kiedy trafił na tą tak zwaną prowincję, jak my to mówimy, z tego seminarium. I tam widać było nędzę duchową w całej swojej okazałości. Bezsens, który zżera duszę kapłanów, którzy są po nic, są jak takie pasożyty na ciele tego świata i próbują się jakoś ogarnąć. No takie miałem wrażenie z mojej pierwszej placówki już po wyświęceniu kapłańskiej. Nieszczęśliwi ludzie tak naprawdę, z którymi byli głęboko, tak do szpiku kości nieszczęśliwi. A z tego się tam brały różne inne rzeczy, ale niekoniecznie jakieś straszne, ale ta beznadzieja była czymś tym. Więc ja jako człowiek, który raczej łaska buduje na naturze, a propos już mi trochę wyprzedzę fakty i misji, mój tata był marynarzem i całe życie pływał, i ja też nie mam wielką łatwość zmiany miejsca, znaczy nie przywiązuję się do miejsc. Wziąć plecak i pojechać to nie jest żaden problem. Trochę mam nadzieję w duchu franciszkańskim też tam. Nie za wiele manatek franciszkanie mogli przenosić z miejsca na miejsce. W każdym razie postarałem się z pomocą pewnych przyjaciół, żeby nazwijmy to wyruszyć w świat. Znaczy najpierw pojechałem do Stanów Zjednoczonych w ramach przygotowań do misji. Zgłosiłem się na misję, wybrałem sobie najtrudniejsze akurat miejsce misyjne, jakie tam było dostępne wśród tych takich ogólnofranciszkańskich misji. Była taka możliwość. Każdy franciszkanin z własnej woli może się zgłosić na misję. O to się nie musi nikogo pytać, ale potem musi oczywiście otrzymać zgodę swojego prowincjała i tak dalej. Ja tą zgodę otrzymałem, pojechałem do Stanów Zjednoczonych, poszukać sobie i powęszyć, jak tam franciszkanie wyglądają. Przy okazji szkół różnych misyjnych odwiedziłem Belgię,
odwiedziłem, no może bardzo krótko, ale niemniej tam mieszkałem trochę, kurię rzymską, naszą franciszkańską. Co zobaczyłem? Zobaczyłem śmierć. Śmierć, która rządzi bez już absolutnie. Śmierć wiary, śmierć powołań, czy zupełny brak powołań, śmierć nawet radość była zabita w tych ludziach. A ludzie, jedyni franciszkanie, którzy mieli jakąś energię, chęć do zmiany, to byli moderniści do szpiku kości. To byli ci, którzy mieszali franciszkanie z buddyzmem, z hinduizmem, jakieś takie eklektyczne mieszanki tworzyli, yoga, psychologia, Junga, czy taka, czy owaka. Te wszystkie rzeczy były na topie. Im dalej na zachód, można powiedzieć, ten kulturowy zachód, tym głębiej w tym wszystkim te resztki franciszkańskie siedzą. Zresztą nie tylko franciszkańskie. I nie mówimy tutaj nic o jakichś grzechach otwartych, jakimś złu takim żrącym i gnijącym. Mówimy to o normalnym takim mindset, jak to Anglicy mówią, takim nastawieniu umysłowym, które jest otwarte na wszystko, co jest z zewnątrz. Nie ma nic, bo wyrzekło się wszystkiego, co cenne i piękne w katolicyzmie, więc musi łapać cokolwiek z zewnątrz, żeby wypełnić tą próżnię. Więc łapie te różne idee, szczególnie psychologia jest takim modnym, taka nowoczesna, czyli ta tam humanistyczna, transcendentalna i tam tak dalej, i tak dalej. Jung, jak już wspominałem, jest bardzo modny i jego następcy. Więc ci franciszkanie właśnie tacy mieli dobrze i byli ustawieni, i byli mocni i coś im, z czym się chciało. Więc myślałem sobie w naiwności, dobrze, Panie Boże, no to idę, żebyś mnie zabił może w tym Sudanie Południowym, ewentualnie może tam będzie szansa ponawracać trochę pogan, bo tam przecież jeszcze jest dużo, jeszcze muzułmanie są. Jest szansa na coś takiego franciszkańskiego, jak ci pierwsi towarzysze w Maroko na przykład, nasi tacy pierwsi męczennicy franciszkańscy. Poszli, zostali zabici i tyle, i zostali świętymi. Droga na skróty. No i się nie udało umrzeć, niestety. A może stety. W każdym razie nie chciał Pan Bóg, żebym tam umarł, chociaż tam próbowano, ale raz czy drugi. To było dość wesołe miejsce, Sudan Południowy, jeśli chodzi o takie warunki bytowania. Niemniej nie było źle pod względem fizycznym. Było tragicznie na misjach pod względem, no właśnie, misyjnym. Kościół misji już nie ma. Kościół na misjach, po pierwsze, głosi absolutną równoważność wszystkich odłamów religijnych, chrześcijaństwa, i coraz głośniej też mówimy o obcych religiach. To znaczy, na święcenia biskupa episkopalnego przyjeżdżają biskupi katoliccy i traktują tego episkopalnego biskupa, już w cudzysłowie podkreślam, jako równego sobie. Te same, nie ma żadnej różnicy, to jest promowane, bardzo zacieranie jakichkolwiek różnic. To jest bardzo łatwe w środowiskach, które nie mają żadnej kontaktu z tradycją katolicką. Tam dawno temu byli Kombonianie, a potem był Mardi i rewolucja, która trwa już pewnie ze 100 lat non-stop, wojny różne, i oni nie mają żadnych korzeni. A wiarę mają w sobie, albo chęć tej wiary mają olbrzymią. No ale to tak tam jest. Nie ma żadnego prozelityzmu wśród muzułmanów, nawet jest zniechęcany albo zakazywany. Nie ma żadnej działalności katolickiej ściśle. Jest dużo dobrego, dzieje się w sferze doczesnej, ale to jest dobro bez głębszych, nie zapuszcza żadnych korzeni. To znaczy, buduje się mnóstwo szkół, buduje się szpitale, buduje się jakieś tam, jakieś, organizuje się jakieś grupy, nie wiem, piłkarskie wśród młodzieży miejscowej i tak dalej, i tak dalej. Ale tam, gdzie zabraknie misjonarza i pieniędzy z Europy, tam to wszystko od razu umiera. To jest po prostu, jak jest kasa, to są ludzie. Jak nie ma kasy, nie ma ludzi. Póki stara Europa i Ameryka Północna płaci, póty są misje w kościele. Misje, które działają, mówię, eklektyzm, ekumenizm i życie doczesne. Tak jakby nic nie było po śmierci. Albo jakby wszyscy po śmierci szli do nieba. I rzeczywiście to jest taka obowiązująca oficjalnie doktryna wśród misjonarzy irlandzkich, włoskich i amerykańskich, bo takich spotkałem. A za nimi oczywiście idzie lokalna trzutka, lokalni kapłani i lokalni zakonnicy. Czy to znaczy, że jest bardzo mało albo nie ma prawie wcale nawróceń? Ludzie się rodzą, i to znowu święty Augustyn w swoim Państwie Bożym zastanawiał się, czy na końcu świata będzie tak, nie będzie tak przypadkiem, że tylko się będą rodzić katolicy w rodzinach katolickich. I tam tak jest. Była gigantyczna praca wykonana przez pierwszych misjonarzy. Był moment, kiedy Burundi i na przykład Rwanda wydawałyby się już wygrane dla katolicyzmu. Był moment, kiedy nawet w Sudanie Południowym budowano kościółki, które wyglądają jak jakieś urocze kościółki parafialne na Sycylii czy skądś. I tam gdzieś w buszu jeszcze są ruiny tego. Zrobiono olbrzymią pracę, więc wielu zostało katolikami,
I jest z nimi tak z dziada pradziada, ale to się wszystko zmieniło. Najpierw wypędzono misjonarzy, bo Sudan stał się niepodległym krajem i wtedy muzułmańską republiką w końcu się stał, więc wygnano wszystkich obcych, został tam lokalny kler, dość liczny, ale bardzo ciemny i bez żadnej kontaktu z zagranicą, więc on się degenerował, a potem przyszła wiosna kościoła i Sobór Watykański II. I następni misjonarze, którzy tam przyszli, to nie wolno tykać religii lokalnych, bo to jest kolonializm. Nie wolno tykać religii czy wyznań innych chrześcijańskich, jakichś schizmatyckich, heretyckich, bo to jest prozelityzm i sprzeciwiamy się Chrystusowi, który mówił ud unum sint, przecież to nie wolno tak się sprzeciwiać Chrystusowi, to jest grzech. Nie możemy nawracać muzułmanów, bo raz Allah, przecież to jest ten sam Bóg, a dwa, tak naprawdę boimy się, że jak się da kogoś nawrócić, to zaraz przyjdzie ktoś z maczetą i nas wszystkich zabije. I ta obłuda taka właśnie, taka ekumeniczna też jest tam dość wyraźnie zauważalna. Tam jest po prostu dużo lęku o własną skórę i o święty spokój. Kasa płynie z Europy olbrzymia na te wszystkie misje nadal, mimo że to się mocno skurczyło, więc tam się dobrze żyje jako misjonarzowi. Tam jest dużo roboty, trzeba kopać studnie, chrztów też jest po 100-200, ale to są wszystko dzieci katolickie w katolickich rodzinach. A upływ, sekty protestanckie chętnie się spotykają i fotografują z nami, bardzo chętnie biorą od nas pieniądze i bardzo chętnie biorą od nas ludzi. A jak ta msza nowa, która jest trupem chodzącym, takim zombie liturgicznym tak naprawdę, to ona nie ma mocy zatrzymywania wiernych. Czyli inaczej mówiąc, Afryka się nudzi na mszy świętej katolickiej, Novus Ordo Missae. A żeby się nie nudzić, no to trzeba ją trochę ubogacić, ale nadal te śpiewy na mszach katolickich są takie na pół gębka, bo jeszcze jakiś wyrzut sumienia, nie wszystko wypada. Gołym tyłkiem przecież nie będziemy tam świecić jeszcze. Ale protestanci nie mają takich ograniczeń. Więc śpiewy, proroctwa, kaznodzieje, prywatne objawienia, to wszystko kwitnie i protestanci z tym wygrywa, więc kradnie duszę. Kradnie duszę i to jest odpływ, nie ma praktycznie odwrotnie żadnego. Protestant katolikiem praktycznie nie zostaje, za to większość sekt protestanckich w dzisiejszej Afryce to są byli katolicy, którzy odpadli z różnych powodów. Oprócz tego z Europy jedzie cały śmieć do Afryki, to znaczy wszystkie afery seksualne i tak dalej jadą do Afryki, bo tam nie ma praktycznie żadnych, nikt nie pilnuje. To jest kolejny czynnik, który zabija duszę w dużej mierze. Nasłuchałem się tego dość sporo i naoglądałem się pewnych rzeczy bardzo niepokojących też. Ale o to też nie czas na to. W każdym razie byłem na tych misjach. Rosła we mnie rozpacz i umiłowanie dżinu, tak można powiedzieć. I to był już bardzo niebezpieczny znak. Pracy było dużo, ale ta praca, powtarzam, to uczyłem na uniwersytecie afrykańskim, to jest taka przygoda sama w sobie. Próbowałem, teologii zresztą uczyłem, troszeczkę wykładałem, taki miałem kurs teologii dla studentów, ale ten uniwersytet to był uniwersytet niby katolicki, ale tam ekumenista rządził, więc ja mówię jedno, a zaraz tam pięciu wykładowców albo w ogóle władze uniwersytetu organizują spotkanie i mówią drugie. Tam ONZ przyjeżdżał i głosił tam prawa reprodukcyjne na tym uniwersytecie. Różne te wszystkie nowe takie. Murzyn, który przeczytał w całym życiu dwie książki, nagle słyszy o gender, że gender jest czymś innym niż seks, czyli płeć ta fizyczna i no to jest, to trzeba usłyszeć i zobaczyć ten szok kulturowy. Mentalność bardzo, bardzo pierwotna spotyka się z XXI wiekiem i nie ma nic między nimi, nie ma żadnej przejściówki, więc jest to, czasami się rodzą takie dziwne idee tam. No i w pewnym momencie przyszedł ten szczęśliwy rok, kiedy papież Franciszek zaprosił do Ogrodów Watykańskich niejaką Pachamamę. Przyszedł ten szczęśliwy rok, kiedy papież Franciszek zaprosił do Ogrodów Watykańskich Pachamamę. W Dżubie, tam gdzie była nasza główna misja, całe centrum dowodzenia, tam jest internet satelitarny. Mieliśmy go, więc był dostęp do internetu i do tych takich wszystkich tam nowości. Bardzo słaby, ale był. W międzyczasie jeszcze wspomnę, że z różnych powodów ekonomicznych i tak dalej jeździłem od czasu do czasu do Nairobi, latałem.
Z Dżuby do Nairobi to jest jakieś 2 godziny lotu, blisko bardzo, a w Nairobi jest przewodnik Bractwa Świętego Piusa. Ja w tej swojej rozpaczy już myślę, no chociaż raz na pół roku jakąś mszę normalną odprawić, więc się skontaktowałem z Bractwem. Ojciec ksiądz Nicholas Belli wtedy był przeorem w Nairobi i tam korzystając z gościnności kapłanów Bractwa odprawiałem prywatnie msze święte, no może 4 w ciągu tych 2 lat, coś takiego. I jeszcze kilka razy odprawiłem mszę trydencką w starym kościółku w centrum Dżuby. Jest taki kościółek pokomboniański świętego Józefa i tam z 2 starymi siostrami zakonnymi miejscowymi i jakąś tam grupką takich zainteresowanych, życzliwie nierozumiejących niczego wiernych odprawiłem tam ze 2 msze prawdziwe msze, te zgodne z Bożą bolą i to było takie ciekawe. W każdym razie był ten rok wspacza mamą i to była kropla, która przelała czary goryczy, bo to się zbierało i to było ratuj duszę swoją. To jest takie wezwanie na misję katolickich lokalnych w Polsce. Tak są te krzyże. I to był moment, żeby wreszcie powiedzieć sobie jasno, ja tutaj albo stanę się jak wszyscy, albo muszę stąd coś z tym zrobić. Codzienna na przykład walka o to, żeby szanować Najświętszy Sakrament, który był przechowywany w puszkach, po cukierkach niepuryfikowanych na stole, przy chlebie, przy jedzeniu. Wypędzałem szczury z szafy w naszej prywatnej franciszkańskiej kaplicy. Dosłownie szczury, które tam chodziły i gryzły te nasze hostie. To były takie właśnie smaczki, bo tam na szczęście byli kapłani, którzy nieważnie konsekrowali, bo mieli swoje słowa i swój pomysł na życie, więc to było, część z tych hostii na pewno była po prostu zwykłym chlebem. Ale jak to się stało, że te konsekrowane hostie lądowały gdzieś na stole? No pojechało się na przykład do jakiejś tam kaplicy dojazdowej, tam na przykład do obozu dla uchodźców, których mieliśmy tam ze 4000 pewnie katolików i 4 kaplice i tam się jechało, wracało się z tego obozu, no to biedny ksiądz zmęczony, chce się czegoś najeść, napić, no to kładzie te hostie w pudełku, wyciąga z kieszeni, kładzie na stole i one tam leżą przez jakiś czas, dopóki ktoś sobie o nich nie przypomni. Pudełko wygląda jak takie blaszane pudełko na kawę, na cukierki, na różne rzeczy. I tak sobie leżą, dopóki nie przypomni. Puryfikowałem te rzeczy gdzieś tam na prywatnie. Kościół, który wyglądał jak barak obok misji, która wyglądała jak pałac na standardy oczywiście afrykańskie, lokalne. I to jest ta proporcja, to jest to właśnie. To jest ten brak wiary zupełny. Kościół był tam, bo musiał być i tylko dlatego tam był kościół. Tak najlepiej to by trzeba było tam zbudować centrum ekumeniczne albo coś w tym stylu. I w końcu zbudowano jakieś centrum takie dla młodzieży zewsząd i tak dalej. W każdym razie papież Franciszek przechadzał się pod rękę z Paczemamą po ogrodach watykańskich, zorganizowano jakąś piękną uroczystość i na czele tej uroczystości z darami owego demona szli mój generał ówczesny, ojciec Michael Perry, jak rzadko kiedy ubrany w habit, jego cała wierchuszka, ta elitarna z kurii rzymskiej, którą poznałem, byłem tam, już wspominałem, przez chwilkę mieszkałem tam chwilę, napatrzyłem się też troszeczkę. Szli w tych darach, na końcu widziałem takie zdjęcie, też tam padło na takiej tradycyjnie katolickiej stronie internetowej. Na pierwszym planie 4 litery, nazwijmy to tak eufemistycznie, franciszkańskie 4 litery, ubrane w brązowy habit, jak rzadko kiedy. Na płask, bo reszta ciała była w pełnej prostracji przed figurką Paczemamy. Więc habit ubrany tylko po to, żeby uklęknąć przed demonem z Ameryki Południowej. I to była ten kropla, która przelała czarę. Nie, żebym miał jakieś złudzenia wcześniej, tylko że to pewne rzeczy trzeba zobaczyć, że tak powiem, posmakować. I to sobie zdałem sprawę, że tam, gdzie nas prowadzą zakon franciszkański, 800 lat historii, święty Bernardyn ze Sieny, Jan Kapistran, nie wiem, Władysław z Gielniowa, Jan z Dukli i tak dalej, tam, gdzie nas prowadzą, tam nie będziemy mieli wspólnoty z tymi świętymi. Tam nie będziemy mieli z niczym świętym wspólnoty. Idziemy prosto do piekła.
I to była moja ostateczna konstatacja dotycząca zakonu franciszkańskiego. Kto chce, niech sobie jakoś wygrawa jakąś bezpieczną oazę w jakichś parafikach, udaje, że może na coś wpłynąć, że może ratować duszę, że coś takiego. To jest wszystko udawanie, zakon idzie do piekła. Prosta sprawa. I całe to gadanie ekumeniczne, te wszystkie słodkie mowy, braterstwo, bycie jak bracia, podróż razem, wspólne rozeznawanie drogi, to są wszystko frazesy, które ukrywają jeden fakt. Wszystko, byle nie Chrystus. Spróbujemy wszystkiego, byle nie Chrystusa. Byle nie Chrystusa w całej swojej, że tak powiem, okazałości, którą poznałem w świętym Augustynie, w świętym Tomaszu i w niezliczonej ilości świętych franciszkańskich. Wszystko, byle nie to. Wszystko jest dobre, byle nie to, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, poza Kościołem nie ma zbawienia. Co tu jeszcze dodać? No już nec plus ultra właściwie. Ten obraz, który ojciec rysuje, jest dosyć przerażający. Nie, żeby mnie to jakoś bardzo dziwiło, natomiast właśnie niektóre rzeczy trzeba zobaczyć, jak przed chwilą ojciec powiedział, i moja perspektywa jest w tym sensie inna, że no, doświadczyłem najpierw takiego zwykłego życia wiejskiej parafii w Polsce, które nie było w jakiś sposób złe, skandaliczne, było nijakie po prostu. I później miałem to szczęście, że od razu trafiłem do bractwa, dlatego faktycznie te opowieści są dla mnie osobiście no jednak w jakimś stopniu szokujące, pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, jak to wygląda zasadniczo, to jednak gdy ojciec to opisuje tak krok po kroku i te poszczególne elementy, to faktycznie jest to w jakiś sposób szokujące i uderza to z nową mocą. No i co się dalej stało? To ojciec zapoznał się, przeraził się tą paczomamą i co dalej? Księdzem Łukaszem mieliśmy luźny kontakt od czasu, kiedy się poznaliśmy po raz pierwszy. To był taki tam, powiedzmy, 2-3 razy w roku wymienić jakieś wiadomości, coś tam napisać ewentualnie, no właśnie, jakieś książki polecić. Bractwo w Nairobi też, tam tych dwóch księży, jednego brata zakonnego, co tam byli, poznałem. Nie zastanawiałem się wiele. Znałem stanowisko petrystów. Poznałem też jednego proboszcza petrystę w Brukseli, jak byłem w szkole misyjnej. Bardzo miły człowiek, ale to taka wszystko jest takie, no kompromis był bardzo wydajny. Słowo kompromis był na początku, że tak powiem, statutów Bractwa Świętego Piotra. Tam może nie widać, bo to jest sympatycznym atramentem napisane, ale tam jest słowo kompromis, a potem cała reszta. Tam te wszystkie dobre rzeczy są oczywiście, trudno to zaprzeczyć. Więc to nie to. Nie można, no właśnie, nie można milczeć na zło w pewnym momencie. Nie ma takiego wyjścia. Można stracić wiarę i wtedy sobie już machnąć ręką i wtedy można się rzeczywiście zamilknąć. Ale kto chce utrzymać wiarę, nie może milczeć na zło. Więc stwierdziłem, jedyna grupa, która jest spójna, jasna, która w moim, to może jest mały argument, ale z czystym sumieniem mogę się utożsamić ze wszystkim, co głoszą. Tak naprawdę tak. Z każdą nauką katechizmową, czy jakąś tam apologetyczną i tak dalej, no to jest Bractwo Świętego Piusa X. Nie ma, no tak po prostu, no widać też jakość książek, jakie wydają, stanowisko wobec tych wszystkich skandali. Z drugiej strony szacunek do tego, co jest, było, nie było, wywodzi się prosto od samego Chrystusa, czyli na przykład urząd papieski i tak dalej. Tam nie ma pomyłki, chyba że przypadkiem albo w ferworze jakiejś naprawdę emocji, nie ma pomyłki między krytyką zła, a krytyką papieża, czy papiestwa właściwie. Urząd papieski jest urzędem świętym i takie rzeczy, rozróżnienia bardzo jasne właśnie w duchu świętego Tomasza. One tam są wyraźne i bractwo jest takim azylem, takim, no, nazwijmy to tratwą ratunkową, która ocaliła to, co najcenniejsze, mszę świętą, dogmaty i tak dalej, i płynie tam z tym wiatrem Bożym gdzieś tam płynie. Mam nadzieję, że płynie ku świetlistej przyszłości. Koniec świata będzie świetlisty i fajerwerki się na pewno jakieś pokażą. W każdym razie nie zastanawiałem się wiele. Nie to, że ja, żebym się jakoś specjalnie zastanawiał, co wybrać. To już wiedziałem od początku. Napisałem list do księdza Karola Sztelina. Byłem na urlopie w Polsce, to przyjechałem tutaj do radości. Spotkałem się z księdzem Karolem. Rozmawialiśmy
45 minut. Po raz pierwszy się spotkaliśmy w życiu i nie było, no bo o czym tu rozmawiać? No tam nie przyjechałem tyle kilometrów, żeby narzekać i gęgać na zło w kościele, bo po co? Wszyscy wiedzą, jak jest. Przynajmniej tu wszyscy wiedzą, jak jest. I to też jest takie wyzwalające uczucie. Nie cały świat oślep. Największym problemem było w przejściu... Nie składa się ślubów wieczystych od tak, po prostu przypadkiem. Tak? Nie, to nie jest jakieś takie coś, żeby po prostu dzisiaj tak, jutro nie. Tam zależy od ciśnienia i od biorytmów człowieka. I to mnie bardzo mocno trzymało. Ale właśnie tutaj opierając się trochę na Tomaszu i na teologii, na przykład kapłaństwa. Po pierwsze, w hierarchii ważności kapłaństwo jest o niebo wyższe. Nie ma w ogóle porównania jakiejś proporcji właściwej między kapłaństwem a ślubami zakonnymi. Kapłaństwo jest sakramentem, jest dziełem i darem Bożym, a śluby są po prostu ludzką obietnicą z Bożym błogosławieństwem, obdarzonym Bożym błogosławieństwem. To jest rzecz, może nie czysto ludzka, bo to byłoby kłamstwo oczywiście, ale jest to rzecz o wiele mniejsza niż kapłaństwo. Więc jeśli nie można być kapłanem w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli sprawować sakramentów, a wśród sakramentów Eucharystii, Mszy Świętej w sposób zgodny z wolą Bożą, no to tak naprawdę zaprzecza się własnemu i sensowi istnienia. Skoro mam na sobie niezmywalny charakter kapłaństwa, a nie mogę sprawować mszy świętej, no to kim ja jestem tak naprawdę? Albo mogę pod warunkiem, że zapalę kadzidełko paczemamie, że się dostosuję do tego wszystkiego. Czas pokazał, że miałem rację. Tradycjonis custodes jest odpowiedzią na wszystkie moje ówczesne wątpliwości tak naprawdę. Ale to było wcześniej, 2 lata czy 3 lata wcześniej. Więc to skrępowanie kapłaństwa i ta niemożność głoszenia prawdy Chrystusowej. Niech któryś ksiądz spróbuje powiedzieć prawdę, nawet jeśli ją zna z ambony. Powiedzieć, papież Franciszek myli się i naraża duszę na niebezpieczeństwo piekła, głosząc, że Bóg życzył sobie wszystkich religii. Deklaracja z Abu Dhabi. No niech to któryś ksiądz, nawet ksiądz Petrysta powie z ambony, i co? W imię większego dobra trzeba milczeć? A jakie jest większe dobro od prawdy katolickiej? Jest jakieś większe dobro? Trzeba ci położyć palec na ustach i o czym mówić? O pieniądzach, bo jak nie ma już o czym mówić, bo tu skandal, tam nie można powiedzieć, tu dogmatach trzeba milczeć, no trzeba mówić o pieniądzach i o budowie nowych wież w kościele albo jakichś tam nowych kościołów i takich rzeczy. No to jest bezpieczny temat dla każdego proboszcza. Więc to przekonało mnie, że po prostu... No, umysłowo przekonało, ale serce trochę później poszło, że nie mogę tak. Że w imię wierności ślubów ja muszę po prostu wyjść z zakonu, takiego jaki jest teraz. Nie dlatego, że zakon jest zły sam w sobie, że śluby mnie zmęczyły czy coś takiego, tylko dlatego, że ślepe posłuszeństwo, ślepe czy niezwracające w tym momencie uwagi na moralne dobro i na moralne zło, to jest posłuszeństwo Niemców w obozie koncentracyjnym, którzy mordowali w imię tego ślepego posłuszeństwa i takie posłuszeństwo jest wykorzystywane jako broń przeciwko katolikom. Niszczy się katolików w imię tego ślepego posłuszeństwa. W imię kłamstwa trzeba być posłusznym. Tego w duchu praw czy w duchu naszego założyciela Jezusa Chrystusa na pewno nie było. A jak wiemy, cywilizacja łacińska kieruje się duchem praw, a nie literą prawa. Jest naród, który się kieruje literą prawa i wielkie doczesne profity na tym zbiera. Ale nie cywilizacja łacińska. I w imię ducha praw, ducha prawdy, ducha ślubów i przede wszystkim mszy świętej i prawdy, jaką Tomasz mi pokazał po raz pierwszy. Stwierdziłem, no to dobra. Więc przyjechałem do Polski, wyleczyłem się z jakiejś tam takiej czy owakiej malarii. Wziąłem tutaj książek, które tam jeszcze gdzieś w domu się szlajały i przyjechałem do Bractwa w Radości. No i od 2,5 roku prawie jestem w Bractwie. I mogę mówić szczerze, co do czego zostałem powołany i robić to, do czego zostałem powołany. I to jest naprawdę, pokój sumienia to jest, za to warto zapłacić naprawdę w każdą cenę. Tyle. Bardzo dziękuję. To o posłuszeństwie, myślę, że to są bardzo cenne słowa, które mogą wyjaśnić wielu kapłanom, wielu zakonnikom
ich wątpliwości. Tak, o tym trzeba pamiętać, że cnota posłuszeństwa to nie jest to samo, co ślepe posłuszeństwo. Cnota posłuszeństwa zna pewną hierarchię i przede wszystkim trzeba być posłusznym Panu Bogu, Jego prawom, Jego prawdzie. I żadne ziemskie posłuszeństwo, nawet takie zakonne, nie może stać powyżej. Żadne, nawet najświętsze ziemskie posłuszeństwo nie może zmusić do popełnienia grzechu. A prowadzenie dusz do piekła, nie wskazywanie im, co jest niebezpieczeństwem, no w przypadku kapłana jest po prostu grzechem i to grzechem szalenie niebezpiecznym i do tego żadne ziemskie posłuszeństwo zmusić nie może. Jest to ściśle w duchu cnoty posłuszeństwa. To jest naprawdę piękna, wzruszająca historia. Ojciec teraz posługuje między innymi właśnie w naszej szkole, ucząc katechezy. Jestem ciekaw po tych doświadczeniach, co okazało się w tej nowej pracy, może nowej, starej, bo to w zasadzie w pewnym sensie to jest to, do czego ojciec był powołany od samego początku, ale co okazało się najprzyjemniejsze, najpiękniejsze, a co okazało się najtrudniejsze w tym wszystkim? O, najprzyjemniejsze czy najpiękniejsze to się okazały te same, te dzieci, dusze są po prostu, to są dusze, które się formuje i to jest bardzo wdzięczna praca. Każdy, kto się boi szkoły, no, odbiera sobie możliwość naprawdę jakiejś głębokiej, nie wiem, nazwijmy to ścieżki duchowej, czy jakiegoś rozwoju duchowego. Bo to tak działa. Dzieci powodują, że ludzie stają się lepszymi ludźmi, dorośli. Oczywiście można wszystko zepsuć, tak, ale ku temu są naprawdę wiele, wiele tych. Więc to najciekawsze i najlepsze to chyba uczyć po prostu dzieci i sama fakt nauki. Bardzo lubię gadać, jak już pewnie zauważył ksiądz, to rzeczywiście mam szansę, bo tutaj mi nikt nie może przerwać, bo dostanie uwagę na przykład. Albo coś w tym stylu. W każdym razie to jest wdzięczne. Trudne jest to, jak już mówimy o duszach ludzkich, to trudne jest to patrzeć, jak zacięta jest ta wojna o duszę tych dzieci. To znaczy widzimy i ksiądz na pewno też to widzi, jak te niektóre z nich się oddalają. Mimo wszystkie jakieś tam działania odchodzą po prostu. Chodzą gdzieś jakiś cień, półmrok, a potem w ciemność i często znikają tam już bez śladu. I to jest chyba najtrudniejsze, żeby tak... I zawsze jest to pytanie, czego jeszcze nie zrobiłem? I zawsze jest wyrzut sumienia, że czegoś rzeczywiście jeszcze nie zrobiłem. Ciut za mało. Oczywiście to z punktu widzenia spraw bieżących może nie tak wygląda, ale z perspektywy, patrząc wstecz, to zawsze widać, że jest tam jakieś jeszcze zaniedbanie, jeszcze czegoś jest za mało w tym wszystkim. Za mało, nie wiem, gorliwości, może za mało mądrych słów, za mało własnych studiów, za mało czasu poświęconego tym ludziom. A dzieciaki muszą mieć dużo czasu spędzać z dobrymi wzorami. Nie mówię o mnie, że jestem dobrym wzorem, ale w ogóle obecność u nauczyciela jest czymś kluczowym. Nie tylko cielesna, ale taka i na to przez to nie ma czasu. A one potem mają jakieś inne wzory. Praca jest lekka. I tutaj szapoba, jak to mówią dla dyrekcji, to mała reklama szkoły Akwinaty, ponieważ praca w Akwinacie jest łatwa dzięki temu, że bardzo dużo wykonano wcześniej, że tutaj dużo, dużo krwi przelano właśnie w imię tej sprawy edukacji szkolnej. I to widać, ta szkoła jest inna niż cała reszta dookoła. Tu jest spokojnie, tu też są różne dziwne rzeczy, grzechy, ciemności, smutki, jakieś tragedie, ale jest tego mniej i dlatego łatwiej to też mimo wszystko zwalczyć czy pokonać, bo to nie zalewa nas zewsząd. To są przypadki, nadal to są przypadki na tle czegoś, co dobrze działa i ludzi, którzy się są w miarę normalni. A w innych szkołach jest odwrotnie. Tam są przypadki, że się dobrze coś dzieje, a generalnie się dzieje bardzo źle. I to jest taki chyba najmocniejszy atut tej szkoły. Ta już taka najgorsza bitwa, przynajmniej na razie, została rozstrzygnięta na naszą korzyść. Teraz toczą się jakieś potyczki. Oczywiście będą następne ataki złego, to widać, ale tutaj jest taki fundament, jest zdrowy i tu dlatego praca jest łatwa. Relatywnie łatwa. Znaczy czasami ma się ochotę utopić któregoś z tych dzieci. No może to wytniemy, ale to rzadko. Bardzo dziękuję. To może już zupełnie na zakończenie dwa słowa zachęty dla kapłanów, seminarzystów, zakonników, którzy nas słuchają. To powiem tak trochę jak do dzieci.
Dobrze by było już przestać gęgać, że się źle dzieje. Dobrze by było przestać szeptać po kątach, co jest nie tak. Dobrze by było przestać się też pasjonować skandalami w Kościele, a przede wszystkim zdeklarować się po stronie Chrystusa i to, co już nie jest do uratowania, po prostu porzucić. Nie patrzeć na to, co dałoby się w jakiejś fantazji takiej czy owakiej uratować, w jakichś marzeniach jednego czy drugiego kapłana, tylko zdecydować się najpierw Bóg, a potem cała reszta. To znaczy, dopóki się człowiek nie opowie ostatecznie po stronie prawdy, to choćby miał pod sobą 20 grup duszpasterskich i wszyscy ochy i achy by znosili na jego głębokie i pobożne kazania i różne takie rzeczy, to i tak jego dzieło jest przeklęte. Nie ma błogosławieństwa Bożego, a zatem jest przeklęte. I tutaj sugeruję wszystkim kapłanom najpierw się opowiedzieć po stronie Chrystusa. Zdecydowanie nie tego Chrystusa, jaki każdy sobie tam buduje we własnej głowie, nie tego obrazu, ale Chrystusa 260 papieży i 98 pokoleń chrześcijan. Oni szli do nieba. Tam jest większość świętych, prawdziwych świętych. Tam były drogi do nieba. Skoro były, to znaczy, że to było dobre. A teraz? Więc nie ma tercium non datur. Albo Chrystus, albo śmierć. Tak naprawdę. Duchowa śmierć, to jest straszliwe. Trzy słowa. Bardzo dziękuję. I myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tej rozmowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję Ojcu i dziękuję wszystkim widzom, którzy dotrwali do samego końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A teraz widzę, że mi się krzesło wyrywa, to krzesło muszę zabrać. No w sumie taką naukową atmosferę, książki tutaj. No tak.